Słuchajcie, słuchajcie, tak jak obiecywałam, nagrywam wam to ciasto bananowe na razie. Tamto drugie będę robiła wieczorem, więc wam nagram. Ogólnie cały przepis dokładnie dostaniecie na dole, bo tutaj wiecie, no po prostu sobie wszystko wsypałam, bo nie mam statywu, jak wiecie, to znaczy nie nagrywam aparatem, tylko telefonem, więc nie dam rady tego inaczej nagrać. I tutaj mamy szklankę mąki, pół szklanki cukru, około łyżeczki proszku do pieczenia, dwie łyżeczki cukru waniliowego i ja do tego dodaję takie... To co tu wiecie, tę plamę, to jest taki ekstrakt waniliowy na bazie alkoholu, taka nalewka, można powiedzieć, jak to się nazywa. Ekstrakt waniliowy i to jest to dostaniecie w Marks & Spencer, ja akurat kupuję. I to daje dużo lepszy smak niż te wszystkie cukry wanilijnowe, chyba że macie wanilię i cukier waniliowy. Czekajcie, sobie to wszystko wymieszamy. To się później rozpuści, bo to są składniki suche. To jest na te składniki suche. Zaraz będę robiła też składniki mokre. Jak zrobię składniki mokre, to wam tu wszystko pokażę. I to trzeba będzie wymieszać. To ciasto ma ogólnie bardzo gęstą konsystencję, więc się nie przeraźcie, jak to zaraz zobaczycie. Bo ja za pierwszym razem się przeraziłam, ale to tak ma być po prostu. Okej, okay, a tu mam mokre składniki. W mokrych składnikach mam pół szklanki oleju, dwa jajka. Nie wiem, czy nie dołożę jeszcze jednego jajka, bo taką mam większą szklankę. I to, co mogę wam polecić, ogólnie oliwa z oliwek się do tego nie nadaje taka czysta, bo no, oliwa z oliwek ma swój smak i będzie wam w cieście nie bardzo, ale... To się świetnie sprawdza, bo to jest oliwa z oliwek o smaku pomarańczowym. I ja robię pół na pół. Pół jakby ćwiartkę szklanki daję zwykłego oleju rzepakowego i ćwiartkę daję tego. I naprawdę jest super smak. Spróbujcie sobie to molini pomarańczowe, jest ekstra. Teraz to muszę zmiksować i łączymy mokre szklanki. Zaraz wam pokażę konsystencję. A tu mam przygotowaną moją foremkę, którą wysypuję płatkami owsianymi. Ogólnie to ciasto jest na tyle gęste, że nakładając ją, to będzie wam się tak ślepiało, ale bardzo fajnie to wygląda. Na wierzch też będą jeszcze banany i płatki, ale to też wam za chwileczkę pokażę. Naprawdę to jest proste ciasto i to, czy ono jest takie, że ja za pierwszym razem mieszałam to mikserem, ale teraz wiem, że lepiej jest po prostu zrobić to łyżką, bo to jest takie gęste. Okej, no i tutaj mam pod spodem banany, ułożone, wiecie, tak w kręgi. Na to posypane płatki owsiane. I teraz trzeba tu polać ładnie miodem. Słuchajcie, mam miód, który jest skarmelizowany. Nie wiem, czy znacie ten patent, aby rozkarmelizować miód. Trzeba po prostu go podgrzać albo w mikrofali, albo zrobić kąpiel wodną. Ja wkładam to do mikrofali, zaraz wam pokażę, jak on się ładnie rozpuści. Powiedziałam, że miód jest skarmelizowany, on jest skrystalizowany. Sorry. Widziałem, że jest taki ładny, płynny. Teraz to trzeba wszystko polać, włożyć na 180 stopni i piec około 40 minut. Okej, okay, zobaczcie, to jest efekt końcowy. Tak wygląda ciach. On, tu ja mam słabe światło. Muszę do lepszego światła. Jest naprawdę pyszne. Koniecznie spróbujcie. Jest to bardzo proste ciasto. Naprawdę się w ogóle nie narobicie. Nie nabrudzicie naczyń. Myślę, że nawet jak nie macie talentu do pieczenia, to wam to wyjdzie, bo to nie jest biszkop. To wiecie, to wam ze spokojem ani, nie wiem, zakalec nie powstaje, ani nic. Naprawdę bardzo łatwe, proste ciasto i pyszne.